Hey, you asshole. Let's go! We need to build a wall. What are you doing in my swamp? Wrong. What is Shabaka do? Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z GTA 5. W dzisiejszym odcinku w końcu kupimy sobie garaż. Właśnie mówiłem, że mogę kukać tutaj na ekran, żeby patrzeć jak się jedzie, no i doprowadziłem do katastrofy. A najgorsze jest to, że nie mogę zadzwonić po karetkę. Za to mogę zadzwonić po taksówkę. Może oni go do szpitala dowiozą. Taksi, tak. Ten tu potrzebuje pomocy. Weź, wiesz co robić. My też oczywiście mamy co robić. Dlatego wchodzimy od razu sobie na naszą przeglądarkę w telefonie. Wchodzimy sobie chyba w nieruchomości, z tego co kojarzę. No. Tu są jakieś fajne garaże. No i jak możecie zobaczyć, mamy strasznie dużo kasy. Dlaczego? Zabrzmi troszeczkę jak ten tekst od minecraftowych youtuberów. Czyli, no wiecie, pokopałem sobie między odcinkami, ale no... Tak było. Był tu jakiś taki fajny tryb, w to też dużo grałem. Chodziło w nim o to, że się jeździło samochodami. No i trzeba było rozwalić przeciwnika. Zarąbisty tryb. I najlepsze w nim było to, że jak wytrzymałeś te, nie wiem, 4 rundy, czy coś w tym stylu, i jak jeszcze szedłeś z przeciwnikiem łeb w łeb, to dostawałeś na koniec 50 tysięcy. 50 tysięcy. I przerobiłem dokładnie wszystkie mapki. I te, które mi się najbardziej podobały, jeszcze raz. No i tak dostaliśmy 300 tysięcy dolców. Jestem z tego zadowolony. Możecie nie wierzyć, ale tak było. Gdzie jest lotnisko? Przy lotnisku był taki fajny garaż. O! Ten. 10 samochodów. Albo ten. 10 samochodów. Tylko ten jest droższy czy tańszy? Nie będzie tańszy trochę, ale tutaj dorzucamy troszeczkę więcej kasy. I on jest tutaj. A tutaj jest salon tuningowy. Bierzemy go. Biorę go po prostu, bo mnie kurde stać. Skoro już mamy garaż, pasowałoby sobie kupić furkę. Pomyślmy. Coś, co kosztuje 200 tysięcy, panie. Doszły jakieś nowe autka. Tego w ogóle nie kojarzę. Tego tym bardziej nie kojarzę. Nie wiem, czy tutaj coś normalnego znajdziemy w naszym budżecie, skoro motor jest za 1,5 miliona. Jak na automoto, sortuj według ceny. O, na to już nas nie stać. To może być spoko. Bez... A to co to? Ej, nie kojarzę tego auta. Fajne. Dobra. Pomyślmy, mamy tutaj jakieś dziwne autko, którego w ogóle nie kojarzę. Albo mamy... fajnego kabriolecika. Chyba nie będę ryzykował. Weźmiemy normalnego, takiego fajnego, kurczę, w cabrio. No. Dlatego teraz jedziemy do garażu po nasze nowe autko. Myślę, że bardzo w porządku lokalizacja. Jeszcze nawet tak, no, w centrum miasta. Ja się często właśnie kręcę w okolicach lotniska. Szczególnie jak jeszcze, wiesz, jesteś na pierwszych etapach gry, to wiesz, tutaj jest lotnisko, tutaj jest, kurczę, miejsce na helikoptery, no... Dobra lokalizacja, dobra. Dlatego teraz chodzimy. Jest autko! Dobra, dajcie mi grać, przecież wiem jak garaż działa. Dobra, wchodzimy i jest dobrze. Taki old school, ale wolność jest, bo jest otwarty dach. Wszystko jest w porządku, no kurczę. I jeszcze jakoś ryczy. Ale patrzcie na niego. Fajny. Taki pocisk. Fele są piękne. Już mi się podobają. Rzadko kiedy mi się w aucie w GTA podobają standardowe felki. Te są zajebiste. Hamulce nie można kupić. Mało tu zresztą rzeczy. Może lepiej nie. Ulepszenie silnika. Oczywiście, że tak. Wydech. Ej. Nie zwróciłem na to uwagi, że te autko ma tutaj rury wydechowe. Która jest lepsza? Ta jest mniejsza, ta jest bardziej taka, wiecie, ukryta. Tak może być. Ale to, te rury, jeszcze jest z drugiej strony, szanuję i tak ostro. Dobrze jest. Ej, nie wiedziałem, że kupiłem takie fajne auto. Tu?
Takie coś jest fajne. Tutaj potrzebujemy jakiegoś klaksona fajnego. Fajne jak ten klakson z memów, ale... drogie! To jeszcze nie jest na moją kieszeń. To może nie? Tutaj coś mogę mieć? Już? Fajnie. Ale czy ja chcę? Chcę. Oczywiście. Że tak. Jaki no czerwony bóg, jak żeby inaczej? Jakieś oznaczenia? Dobrze jest. Jakbyśmy tutaj dali żółte lakierowanie. O. Wyścigowy żółty. Nie, to wygląda źle. Taki już jest lepszy. Żółty taki, żółty jest spoko. Nie mogę? Ej, bo się pogniewam. Od 15 rangi. Dach. Mamy dach? To nie jest kabrio... Znaczy, to jest kabriolet, co ja gadam. Ty... To on się nie składa, ten dach? Okej. Okay. Zostawmy taki, niech będzie. Sprzedaj, nie chcę sprzedawać. Spoiler. Wygląda źle po prostu. Tutaj, w tym autku, ten spoiler wygląda tak... Tak. Koła, z kołami jest wszystko w porządku. Chociaż sprawdźmy, czy jest tu coś fajniejszego niż te fale, co mamy. Szczególnie na tą rankę, co mamy teraz. Nic nie znajdziemy lepszego. Tylko patrzcie tutaj. Mamy tutaj czarny, szary, biały, szary i czarny. To mi się nie podoba. Jakby było tutaj same czarne, same białe, same czerwone, to tak. Bierzemy normalny czerwony. Ale żółty kolor to co chcę mieć. Mamy 14 rankę. Dajemy do 15. Jakoś musimy dobić do 15 rangi. Niech będzie, kurde, to... Dobra. I zapraszamy randomowych ludzi. Balejnit? Masakra. Wyszedłem. Wziąłem sobie takie snacksy, nie wiem co to są. Suszone morele. Kiedyś ich bardzo nie lubiłem. Później nagle pojawiły się w domu. Stwierdziłem, spróbuję. Pierwszy mnie nie zasmakował. Wziąłem drugiego, trzeciego. No i teraz no je jem, no. Całkiem spoko. Najszybciej to będzie ogarnąć ten hajs po prostu Simeona. 88 ludzi to się spodobało. Bierem całą broń, całą amunicję, niech będzie. Czemu nie? Damy trudne, żeby mieć więcej expa. Zepchnięte. Nie chcecie ze mną grać, to nie będziemy grać. O co tu chodzi? No chyba nie. Myślałem, że to mnie tam przeteleportuje. Coś w tym stylu. A nie, że tam będę musiał jechać. Nie no, autko jest spoko. Ale myślę, żółciutkie LEDy, żółciutki kolor. Jeszcze nie wiem, jakby nas było stać, byśmy mieli dobry level. Żółciutki dym spod opon. To jest to, czego ja chcę. I to będzie taki bananowy bolid. Later. Ja w sumie nie patrzyłem, o co tutaj chodzi. O co tu chodzi? Wiem, tu jest jakiś gang. Czy my się mamy z nim zapoznać? Może tak jakby co? Weźmy tego kaczka, wiecie, żebyśmy groźniejsi byli. No o co tu chodzi? Co? Co jest grane? No ja jestem na złomiarsku i o co tu chodzi? To jest gość. To jest wróg! Dobra. Mam mało. Znaczy... Już mi tyle zabrali życia? Ej, ja muszę coś wziąć! Okej! Okay. Nie mogę stąd wyjść. Ty, ale mam genialną miejscówę. Co tu się stało się? Nieważne. Gościa już nie ma. Oj! Exp za niego wleciał. Zarąbiście. Ich tu jeszcze trochę jest. Ballasy! No, tak się nie będziemy bawić się. Znaczy, będziemy się tak bawić się. O tak właśnie, bo to są ballasy. Zarąbiście. Gdzie masz tą rzecz, którą muszę wziąć? To, dobra. Uciekamy, bo zaraz ich tu będzie więcej! A mam mało życia. Szybko. Gdzie ja muszę iść? Tam! Dobra, szybko!
właśnie do swojej pięknej, na razie czerwonej strzały. I jedziemy. Aha, to było od pana G. Dobra, spoko. Panie G, mamy tutaj twój towar. Od niebieskich ich wziąłem, wiesz co chodzi. Trzymaj. I teraz ty mi tak samo rzuć kasę. Jest, 15 ranga. Wiecie, moim zdaniem czerwony kolor w te paski jest taki jakoś za ostry. Ale żółty? Czemu nie? Hey, you asshole. Ty tutaj masz dla kierowania. Klasyczny i klasyczny po prostu... A, nie ten kolor. Tak, klasyczny. Ja tu poproszę ten fajny żółty, na który się tak starałem. No i patrzajcie, on jest 1000 razy lepszy niż czerwony. Tutaj dokładnie to samo poproszę. I teraz normalnie mamy bananową furę. Fajnie. Trzeba jeszcze zmienić LEDy. Jak nasza furka wygląda? Zajebiście. Myślę, że fajnie żółty współgra z tym, jak to auto jest w ogóle, wiecie, zbudowane. Ono jest takie fajne, fikuśne. Patrzcie w ogóle, jak wyglądają drzwi tego auta. To jest zupełnie coś innego niż w innych autach, co nie? No jest takie fajne. Te drzwi nawet trochę przypominają taką skórkę od banana. Mi się to podoba. Więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć.